czas na kolejny odcinek Pieszo przez Małopolskę. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie moi drodzy w części drugiej. Witam was o godzinie 18. Wczoraj zobaczyliśmy przepiękną trasę z Brzoska do Przeczycy, a dzisiaj zaczynamy od Zawadki Brzosteckiej i udajemy się dalej w stronę pięknych miejsc, jakby nie patrzeć, gminy Brzostek. Jesteśmy, proszę państwa, w Zawadce Brzosteckiej, która pierwsza raz zmiankowana w 1417 roku jako miejscowość nosiła nazwę wtedy Szałada. I oto, proszę państwa, po wielu schodach kamiennych, fajnej ścieżce doprowadzającej, oto jesteśmy. Za naszymi plecami cmentarz wojenny z I wojny światowej w Zawadce Brzosteckiej. A jest to cmentarz wojenny numer 226, Zawadka Brzostecka, wybudowany przez Gustawa Rossmana. Pochowani tutaj polegli żołnierze z walk w bitwie pod Brzostkiem z 6 i 7 maja 1915 roku. W 137 mogiłach pojedynczych pochowano poległych z armii, 103 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 34 żołnierzy z armii rosyjskiej. Pod koniec XVIII wieku rodzina Długoszewskich postawiła w Zawadce Brzosteckiej dwór na planie litery L, który został przebudowany w 1916 roku. Po naszej prawej stronie szczyt Bani 422, na którym znajduje się rezerwat Kamera, ale on będzie na samym końcu. A przed nami Góra Świętego Grzegorza i Góra Jawornik, na które po zrobieniu cmentarza numer 227 będziemy mieli okazję zdobyć. I pokażę wam przy okazji ten piękny kościół, który już mieliście w szorcie zresztą. Idąc, proszę państwa, z Zawadki Brzosteckiej natrafiamy na cmentarz numer 227 zaprojektowany przez Gustawa Rossmana. Pochowanych mamy tutaj 106 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 99 żołnierzy armii rosyjskiej. Przed nami, proszę państwa, miejscowość Gorzejowa, do której właśnie ten cmentarz, który widzieliśmy, należy. A tutaj widzicie taki szary, jak srebrzysty wąż, wije się droga do góry. I tam do góry Świętego Grzegorza, gdzie jest kościół, już wiecie który zresztą. I tam jest Góra Świętego Grzegorza 390, a po prawej mamy Jawornik 417. Nim jednak, proszę państwa, dostaniemy się na Górę Świętego Grzegorza, najpierw mamy przed sobą kaplicę Świętego Jana Nepomucena z XVIII wieku. W dole mamy Dom Ludowy w Gorzejowej, niegdyś szkoła podstawowa, która powstała w 1905 roku. No to dla tych z państwa, co nie oglądali shorta, przed sobą mamy kościół Świętego Grzegorza. Powstał w ten sposób, że najpierw w 1747 roku wybudowano murowaną kaplicę, a potem w latach 20. XX wieku dobudowano trójnawową
drewnianą część świątyni. I tak właśnie powstał kościół pod wezwaniem świętego Grzegorza. W wyposażeniu kościoła mamy główny ołtarz barokowy z XVII wieku oraz obraz świętego Grzegorza słynący łaskami z 1698 roku. Jednocześnie, proszę Państwa, jesteśmy na górze świętego Grzegorza, czyli górze jako górze. 390 metrów nad poziomem morza. Nasz kolejny szczyt dzisiaj zdobyty, ale taki chyba imienny pierwszy. Schodzimy w stronę siedlisk Bogórz, a w tym momencie również pyknęła nam część druga. Także widzimy się już jutro o godzinie 18 w części trzeciej. Żegnam Was, podróżniki. Na razie. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.